Wielkie taneczne show. Proszę, może na początek zacznijmy od tego, co to za impreza. Jest to impreza, która ma rozpromować taką formę tańca właśnie u nas w tym mieście. Tak, mamy taniec towarzyski na poziomie sportowym. Bardzo nam zależało, żeby właśnie i taka forma tańca na takim także poziomie była tutaj w naszym mieście. Zaprosiliśmy pana Filipa Czeszyka, który jest aktualnie choreografem programu You Can Dance, jak zarazem właścicielem studia tańca trans. Zarazem choreografem grupy Spoko, która jest wielokrotnie mistrzem Polski. Dodam tylko, że jedyną w historii grupą, która zdobyła mistrzostwa Polski w dwóch federacjach, w Hip Hop International i w IDO Federacji. Więc można powiedzieć, że ściągamy osobę, jak ona nie da rady, no to będzie już bardzo ciężko, prawda? Więc już zaczynamy z bardzo wysokiego C, a jak będzie, to się potem okaże po tym właśnie spektaklu, który ma to właśnie rozpromować. Pomysł był od bardzo dawna, tylko że znaleźć taką osobę to raz, a dwa namówić ją, żeby przyjechała do naszego miasta, to jest druga rzecz. Mamy miejscowość, która ma około 15 tysięcy mieszkańców, prawda? I taka osoba najpierw szuka miejsc, gdzie znajdzie dużo większą ilość osób. Nie oszukujmy się, w takim Poznaniu, we Wrocławiu czy w Zielonej Górze, tak jak ma to w swoje studio, dużo łatwiej wyłapać te osoby niż naszym. Ja mu pokazuję na bazie naszej szkoły tańca, że jest zainteresowanie tańcem, mamy coraz większą jakąś renomę i mamy nadzieję, że uda się w ten sposób sprowadzić, że to będzie taniec na jakimś tam wysokim poziomie. Będą występować wielokrotni mistrzowie Polski i tancer studia tańca trans, tam jest wiele formacji, także mówię, wielokrotni mistrzowie Polski, startujący na mistrzostwach Europy i grupa, która, pierwsza grupa z Polski, która reprezentowała nas na takich mistrzostwach w Las Vegas, aktualnie właśnie wróciła,
połowie sierpnia wrócili z takiego szkolenia, także z Las Vegas, także takie grupy tylko występowały. A dlaczego hip-hop? No, szukaliśmy czegoś nowego, tak? Chodzi o rozpromowanie. Nie chcieliśmy mieszać form, bo nie chcieliśmy robić spektaklu, który był i na bazie hip-hopu, i tańca towarzyskiego. Chcieliśmy w jednym klimacie, który by rozpromował właśnie w tą formę tańca. Nie chcieliśmy wielkiego miszmarzu robić z tego. A czy tutaj u Pana w szkole tańca jest także jakaś grupa, która tańczy hip-hop? Nie, właśnie nie ma na teraz, dlatego będzie pan Filip Czeszyk, jego grupy, czyli mówię, instruktorzy, które są wielokrotnymi mistrzami Polski. Jakie było zainteresowanie? No i tu takie małe zaskoczenie, powiem szczerze, bo mamy 800 biletów, które są na tą godzinę. No jest to liczba ograniczona, bo nie możemy wpuścić więcej osób z powodu bezpieczeństwa na tą halę. I no, sprzedało się ponad połowa, tak? Chociaż liczyliśmy troszeczkę, że pójdzie troszeczkę szybciej, to znaczy, że kwota nie jest zaporowa, prawda? Kwota nie jest taka właśnie po to, żeby przyciągnąć tą młodzież, ale liczę na to, że jak przyjdzie 500 czy 600 osób na taką imprezę, to są osoby, które są zainteresowane taką formą ruchu, więc no, chyba lepszej promocji zrobić nie możemy, prawda? Od naszego ostatniego wywiadu tutaj w Szkole Tańca Latino minęło już trochę czasu. Czy jakieś nowe nowości tutaj od Was ze szkoły, jakieś nowe sukcesy? Proszę się pochwalić. No, sukcesy są z roku na rok. No, już, no, mamy dwie pary, które mocno jeżdżą na zawody, tak? Jedna para, która przeszła z innego miasta do nas, dla mnie to jest, uważam, jakiś tam sukces, że para z większego, bo z Leszna przeszła do Wolsztyna, no to jakiś tam sukces. Na ogół bywa to odwrotnie, tak? Z mniejszej miejscowości do większej. Tu jest odwrotna sytuacja. Para bardzo szybko zdobyła dwie wyższe klasy taneczne. No i plus Miłosz i Oliwia oczywiście. No to jest para, która z roku na rok ma coraz większe sukcesy. No cóż mogę powiedzieć, zakończyli rok szkolny zeszły, czyli w czerwcu. Tu ogólnopolskim turnieju tańca w Zielonej Górze, gdzie w tańcach standardowych zajęli drugie miejsce, a w tańcach latynoamerykańskich trzecie miejsce na tym turnieju. Także no są to jakieś tam sukcesy. Gotta get dead. Gotta get dead. Gotta get dead. Gotta get dead.